Robert Stępowski, witam Państwa serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem na marketingmiejsca.com.pl jest Gabriela Prokocka-Kazek, dyrektor Departamentu Marki Małopolska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Pani dyrektor, jakby pani mogła tak krótko powiedzieć, jaka jest marka, jaka jest w ogóle Małopolska? Muszę powiedzieć, że Małopolska jest wyjątkowa oczywiście. Cały czas staramy się w naszych działaniach to udowadniać, że jesteśmy regionem wyjątkowym. Od jakiegoś czasu i myślę, że przez kolejne lata, kolejne nasze działania będziemy się skupiać na pokazywaniu tego, że Małopolska jest pełna wartości. Jest regionem bardzo uduchowionym, wesołym, pozytywnym, energetycznym. Także będziemy się skupiać na tego rodzaju wartościach. Myślę, że nasza ostatnia kampania Młodość to stan ducha dała taki początek tego typu działaniom, dlatego że w działaniach marketingowych kolejnych również chcemy się skupić na koncepcji marketingu wartości. I ta kampania, o której mówię, czyli kampania związana ze Światowymi Dniami Młodzieży, która właśnie przebiegała pod hasłem Małopolska, młodość to stan ducha, da początek kolejnej. Myślę, że mogę zdradzić, pod jakim hasłem będzie ta kampania przebiegać, a mianowicie będzie to hasło Małopolska to stan ducha. Także idziemy nieco dalej. Myślę, że będzie się bardzo dużo działo przez cały rok. Będziemy w ten sposób się komunikować, nie tylko z mieszkańcami, ale także z turystami. Będziemy zachęcać ludzi, że naprawdę warto tutaj być, warto spędzać tutaj wolny czas, przede wszystkim warto tutaj mieszkać, ale pokażemy też, że warto tutaj prowadzić biznes, warto tutaj się uczyć. No po prostu warto być w Małopolsce. Małopolska, tak jak powiedziałam, jest magiczna, także wiele powodów ku temu mamy i będziemy je starali się pokazywać. Powiedziała Pani o wartościach, więc jakimi wartościami ma się kojarzyć, ma się kierować marka Małopolska? Chcielibyśmy zacząć od wartości, która myślę w życiu każdego człowieka jest najważniejsza, czyli szczęścia. Szczęście jest taką wartością jeszcze niedocenioną, nieeksploatowaną w działaniach marketingowych. My natomiast chcielibyśmy się właśnie skupić na tym, ażeby pokazać tę Małopolskę od takiej strony, od strony wartości, które pozwalają to szczęście poczuć. Tutaj oczywiście nie chciałam zdradzać szczegółów tych działań, natomiast na pewno jest to radość, miłość, przyjaźń, więc w takim kontekście, w takim aspekcie chcemy Małopolskę pokazywać. Czyli chcecie być regionem szczęśliwym. Gdyby Pani mogła troszeczkę opowiedzieć o kampanii, o przygotowaniach właśnie tej kampanii z ojcem Leonem i zdradzić odrobinę kuchni, jak się do niej przygotowywaliście i jak udało Wam się również namówić ojca Leona do tego, żeby w taki sposób zagrał w tym spocie. Bardzo chętnie po raz kolejny o tym opowiem, dlatego że no, historia jest fantastyczna, myślę. Nie mniej fantastyczna niż efekty kampanii, którą przeprowadziliśmy. Otóż wszystko zaczęło się w ubiegłym roku. To był październik i wtedy to był czas, kiedy przygotowaliśmy się do wydania kalendarza Małopolski na 2016 rok. I pomyśleliśmy sobie, ponieważ znaliśmy ojca Leona, współpracowaliśmy przy różnych okazjach, pomyśleliśmy, że być może w kontekście właśnie Światowych Dni Młodzieży chcieliśmy taką zajawkę w kalendarzu zrobić, że będzie takie wydarzenie i jakimś tropem myślowym dotarliśmy właśnie do osoby ojca Leona. Wzięliśmy czerwone korale, pojechaliśmy zrobić ojcu Leonowi kilka zdjęć właśnie do tego kalendarza. I pojawiła się myśl, tak naprawdę w ostatnich minutach tego spotkania udało się zrobić zdjęcie, które było na wszystkich billboardach i które reprezentowało całą kampanię, czyli zdjęcie ojca Leona rozdzierającego habit, spod którego wystaje napis Keep Calm, Ora et Labora et and Keep Calm. I po prostu patrząc na to zdjęcie, na efekty tej sesji, uznaliśmy, że
To chyba będzie twarz naszej kampanii. To chyba jest uosobienie, no chyba na pewno uosobienie hasła młodość to stan ducha i nie mieliśmy wątpliwości, że pójdziemy w tym kierunku. Potem już tylko było nadbudowywanie tego pomysłu różnego rodzaju aktywnościami, czy to w internetowymi, potem powstał pomysł na spot, potem te wszystkie filmiki, które cieszyły się taką dużą popularnością w sieci, one powstawały po prostu, wszystko to było takim efektem kuli śnieżnej. Każdy pomysł wywoływał kolejny. Kampania była bardzo mocno cross-mediowa. Wykorzystaliśmy naprawdę chyba większość możliwych dostępnych kanałów, bo był i outdoor, i był spot telewizyjny emitowany w telewizji publicznej, i bardzo mocne działania w internecie. Nie tylko eksploatowany do tej pory Facebook, ale i Snapchat, Instagram, YouTube. Także tutaj naprawdę bardzo, bardzo szeroko komunikowaliśmy tę wartość właśnie. I to hasło okazało się tak wiarygodne, że myślę, że to jest właśnie tajemnica tej kampanii. Ludzie uwierzyli, że młodość to faktycznie jest stan ducha. No i wydaje nam się, że chyba nikt lepiej niż ojciec Leon nie mógł tego pokazać. Ja potwierdzam, że to jest osoba wyjątkowa, niesamowita, która ma w sobie tyle energii, że naprawdę duch ojca Leona jest bardzo młody. I ja życzyłabym sobie mieć, ażeby mój duch był taki młody przez tak długi czas, przez tak długie lata, żeby mieć w sobie tyle pozytywnej energii, żeby nią zarażać. To jest niesamowite i ja myślę, że każdy, kto z ojcem Leonem miał okazję pobyć, potwierdzi to, o czym mówię. To jest niesamowite. Ja jeszcze opowiem taką, to jak ojciec Leon doskonale też tłumaczy, na czym polega młodość ducha. Otóż ojciec Leon porównuje życie ludzkie do rozpędzonego pociągu i mówi, że tak naprawdę, bez względu na to, na jakim etapie podróży jesteśmy, nie możemy zwalniać. Nie możemy zmieniać kierunku, bo wtedy, kiedy się zwalnia, zaczyna się starość. I ojciec Leon faktycznie to potwierdza. On nie zwalnia. To jest osoba, która ma 84 lata i ciężko jest go zastać w jednym miejscu. Ciężko jest go zastać w opactwie tynieckim, ponieważ cały czas gdzieś jeździ, cały czas jest z ludźmi i cały czas robi wspaniałe, dobre rzeczy. W momencie, kiedy pojawiają się wokół niego ludzie, on żyje tym, uwielbia kontakt z ludźmi, ale ludzie też uwielbiają kontakt z nim. Po prostu zaraża. Myślę, że nie przesadzę, jak powiem, że ojciec Leon to taki nasz anioł, tak go traktujemy. Bardzo dużo dobrego się wydarzyło przy tej kampanii i naprawdę polecam. Jak tylko ktoś może spotkać się z ojcem Leonem, ponieważ bierze udział w różnego rodzaju spotkaniach, warto poznać ojca Leona, bo naprawdę pamięć o tych chwilach na długo pozostaje. Pracując w marketingu, chyba troszeczkę właśnie tej energii ojca Leona również potrzebujemy, bo trudno właśnie tutaj mieć chwilę wolnego i odpoczynku. Jeśli mówimy o tej kampanii, to również to nie jest kampania, którą kupiliście sobie, czyli nie zamówiliście u agencji, tylko właśnie stworzyliście tutaj w departamencie, jak wam się to udało, że właśnie ona wyszła tak spójna i rzeczywiście przyniosła zakładany efekt. Tak, faktycznie cała kampania została stworzona przez pracowników Departamentu Marki Małopolska. Wiele osób przy niej pracowało. Zadania były podzielone. Zaczęło się wszystko, tak jak powiedziałam, od pomysłu. Czyli najpierw postać ojca Leona, potem hasło młodość to stan ducha, a potem już tylko tak naprawdę dobudowywaliśmy różnego rodzaju pomysły. Oczywiście musieliśmy założyć grupę docelową, do której chcemy mówić, bo tutaj od tego dużo zależało, więc wiedzieliśmy, że w głównej mierze będą to ludzie młodzi z różnych krajów, w zasadzie z całego świata, ale chcieliśmy być też bardziej uniwersalni. Więc tak naprawdę robiąc kampanię dla młodych, wykorzystując postać ojca Leona, dużo powiedzieliśmy też osobom starszym, seniorom. To zaskakujące, bo bardzo trudno jest zrobić tak uniwersalną kampanię. Bardzo trudno jest sformułować przekaz, który dociera do tak wielu różnych osób. No to się udało. Technicznie, które działania realizowaliście sami w departamencie, a które jednak musieliście wyoutsourcować i zamówić na zewnątrz?
Na pewno cała ta część kreatywna odbyła się w departamencie, natomiast oczywiście musieliśmy kupić media, wykupić czas antenowy, żeby możliwa była emisja spotu w telewizji publicznej. Zatem wykup mediów, oczywiście outdoor, bo kampania była obecna w przestrzeni miejskiej, w przestrzeni całej Małopolski tak naprawdę, bo to był przede wszystkim Kraków, natomiast również duże miasta Małopolski. W zasadzie byliśmy w każdym powiecie, jeśli chodzi o outdoor, więc no tutaj potrzebna była pomoc i usługa firm zewnętrznych, które dysponują tymi nośnikami w przestrzeni miejskiej, bo były to billboardy, były to też city lighty z takim efektem lustrzanym. Także też mnóstwo zabawy obserwowaliśmy, przechodnie mieli właśnie z tym efektem lustra, robili sobie zdjęcia. Była też kampania z użyciem tramwajów, 3 tramwaje miejskie były obrędowane layoutem kampanii. Przepięknie to wszystko wyglądało. No generalnie media, głównie media. Jeśli chodzi o działania w social media, to tak naprawdę pomoc firmy zewnętrznej ograniczała się do skręcenia naszych pomysłów, czyli oczywiście pomysły też były nasze. Dokładnie wiedzieliśmy, jakiego rodzaju filmy, materiały wideo chcemy. Natomiast oczywistym jest, że nie dysponujemy operatorem kamery wideo i takim sprzętem, więc tutaj te rzeczy zleciliśmy na zewnątrz. Również to, co jest istotne teraz w Małopolsce, to jest to, że zajmujecie się również koordynacją, czyli właśnie koordynujecie wszystkie działania promocyjne, marketingowe, nie tylko samego urzędu, ale również jednostek podległych. To jest ewenement na skalę kraju, więc gdyby pani zechciała powiedzieć, jak wam udało się to zrobić, być może właśnie dzieląc się tą tajemnicą z innymi samorządami, które by chciały tak zrobić, a tego nie potrafią. Tak, myślę, że tutaj diagnoza ta, którą my postawiliśmy w zasadzie rok temu, jest spójna z diagnozą większości urzędów, czyli brak koordynacji działań marketingowych. No, w tym momencie, po tych kilku miesiącach funkcjonowania systemu koordynacji marki Małopolska, mogę powiedzieć, że sprawdza się on doskonale. Co się składa na ten sukces? Myślę, że jest to przede wszystkim określenie zasad, czyli ten system, który my stworzyliśmy, to jest bardzo prosty regulamin, ale on bardzo konkretnie określa, czego dotyczy, określa zasady współpracy. Tak naprawdę to jest właśnie określenie współpracy pomiędzy nami jako jednostką koordynującą, a jednostkami podległymi Urzędowi Marszałkowskiemu oraz pomiędzy departamentami Urzędu Marszałkowskiego. No bo oczywistym jest, że i jednostki, i departamenty różnego rodzaju działania promocyjne przy okazji różnych projektów realizowanych, takie działania realizują. I teraz trzeba było to jakoś, no przede wszystkim mieć wiedzę o tym, co się dzieje. Więc stworzenie systemu koordynacji marki, który właśnie pozwolił na określenie zasad współpracy, określenie tego, co koordynujemy, jak koordynujemy. Po drugie, osoba lidera, tak? Osoba marszałka województwa, który musi być przekonany do tego procesu, do słuszności tego procesu i który musi być tak naprawdę jego twarzą. Zatem po opracowaniu systemu koordynacji marki należało nasze jednostki, nasze departamenty wdrożyć, wytłumaczyć, na czym to wszystko polega. I tutaj odbywały się różnego rodzaju spotkania i jak najbardziej rola marszałka jest no, nie do przecenienia, dlatego że zawsze podkreślał wagę tego procesu. Więc na pewno takie wsparcie ze strony marszałka województwa, regulamin i konsekwencja. Bardzo konsekwentnie podchodziliśmy do tego, co sami stworzyliśmy, czyli do zapisów tego systemu koordynacji marki. Przestrzegaliśmy kalendarza, harmonogramu. Dzięki temu udało się stworzyć to, co daje nam podstawę teraz tak naprawdę do koordynacji, czyli plan działań marketingowych,
na kolejny rok. My te plany zebraliśmy już zaraz po wdrożeniu systemu koordynacji marki, czyli w maju. Zatem zebraliśmy plany do końca 2016 roku. Wiedzieliśmy, co się dzieje, co się będzie działo i dzięki tej wiedzy mogliśmy też monitorować różnego rodzaju projekty graficzne. Pilnowaliśmy tego, żeby logo było eksponowane w sposób właściwy, żeby na wszystkich imprezach znalazł się system identyfikacji wizualnej. Nauczyliśmy jednostki i departamenty, że jest taki ośrodek, taki strażnik marki, możemy trochę żartobliwie powiedzieć, do którego można się zwrócić. I faktycznie ten nawyk już został wyrobiony, bo przeprowadzamy setki konsultacji projektów graficznych, wypożyczamy system, tak naprawdę uporządkowaliśmy całą tą sferę identyfikacji wizualnej, także w sferze ubioru, zadbaliśmy o to, żeby nasi pracownicy, ci eksponowani, ci, którzy mają kontakt z naszymi klientami, z klientami urzędu, żeby byli w sposób odpowiedni identyfikowani z instytucją, z Małopolską. Staramy się właśnie też wszystkie jednostki z nami identyfikować. Wpadliśmy na taki pomysł, że w każdej jednostce będzie taki plakat witający wszystkich przybyłych gości do danej jednostki, który właśnie będzie zawierał logo Małopolski, będzie zawierał informację, że jest to jednostka Urzędu Marszałkowskiego. Pod takim powitaniem jest podpisany dyrektor jednostki i marszałek województwa, czyli staramy się zrobić coś, co jest bardzo trudne, zidentyfikować markę województwa z instytucją Urzędu Marszałkowskiego, a to jeszcze z osobą marszałka województwa. Więc tutaj to są pierwsze kroki. Oczywiście to jest bardzo trudne, bo na pewno odbiorcy, mieszkańcy zwłaszcza są bardzo zdezorientowani, no ale od czegoś trzeba zacząć. To właśnie jakie problemy macie? Bo na razie z tego, co pani mówi, to wszystko się wam udaje i przez tych kilka miesięcy, kiedy funkcjonuje państwa departament, wszystkie działania, które zechcieliście podjąć, skończyły się sukcesem. Więc co jeszcze kuleje? Bo nie wierzę, że wszystko tak naprawdę gra. Chociaż tego oczywiście państwu życzę. Co kuleje? Myślę, że nic nie kuleje, natomiast powiedziałabym, że organizm jest w trakcie rozwoju. Czyli wiemy, które obszary należy wzmocnić. Departament tak naprawdę jest bardzo młody, czyli cały ten system koordynacji jest też bardzo młody, bo istniejemy od zaledwie 7 miesięcy, więc cały czas się rozwijamy. Jakie są problemy? Na pewno problemem jest to, że na pewno niecałe 100% kadry zarządzającej jednostkami, zwłaszcza jednostkami wojewódzkimi, bo jeśli chodzi o departamenty, jest to wszystko bardzo spójne, współpracujemy z dyrektorami bardzo ściśle, nie ma tutaj najmniejszych problemów. Natomiast z pewnością jeszcze jest taka grupa kadry zarządzającej, jeśli chodzi o instytucje wojewódzkie, które nie do końca wierzą w ten system, tacy, którzy nie są przekonani. Natomiast myślę, że to jest wszystko do nadrobienia. Nie chciałabym tutaj wymieniać oczywiście, o którego rodzaju jednostki chodzi, natomiast jest taka grupa, która jest bardziej problematyczna, ale my te problemy rozumiemy. To nie jest tak, że stoimy murem, jesteśmy oczywiście konsekwentni, ale potrafimy też w pewnych momentach być elastyczni, bo tej elastyczności jednostki od nas oczekują. Zdajemy sobie sprawę, że musimy się umieć pięknie różnić, ale musimy też być do siebie podobni. Więc szanując tożsamość jednostek, które bardzo często mają kilkudziesięcioletnią tradycję lub nawet dłuższą, które mają swoją historię, ciężko tutaj wchodzić trochę z buciorami, tak? I w sposób taki nachalny, nieprzemyślany oczekiwać, że wszędzie będzie logo Małopolski, bo to nie o logo chodzi, to chodzi o współpracę. A żeby była współpraca, musi być autentyczna wola tej współpracy, więc tutaj cały czas rozmawiamy, spotykamy się, więc tu na pewno widzimy obszar, nad którym jeszcze należy pracować. Chcielibyśmy iść w kierunku brandowania przestrzeni też. Chcielibyśmy zająć się czymś, co jest bardzo trudne, bo też często wynika z różnego rodzaju uwarunkowań prawnych. Przestrzeń regionalna, tak, to jest ogromny obszar i nie,
nie wszędzie jesteśmy w stanie być, nie nad wszystkim jesteśmy w stanie panować, ale też nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby tam, gdzie ludzie tego oczekują, żeby po prostu mieli wrażenie, że to miejsce jest piękne, tak? Więc będziemy starali się robić rzeczy, które będą wpływały na estetykę przestrzeni. Będziemy się starali tę przestrzeń znakować w taki sposób, żeby ona była spójna z tożsamością regionu i z tym, co chcemy komunikować, czyli z wartościami, z wartością szczęścia, przyjaźni właśnie, więc chcemy, żeby Małopolska była regionem ludzi szczęśliwych. Zatem przestrzeń wokół nich musi być piękna, estetyczna i tam, gdzie tylko jesteśmy w stanie mieć na to wpływ, będziemy tak robić. I tego oczywiście wszystkim mieszkańcom regionu i Państwu życzę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Książki o marketingu terytorialnym, wszystko co chciałbyś wiedzieć o marketingu terytorialnym z praktyki polskich samorządów, a także marketing terytorialny, jak zbudować i wypromować markę miejscowości, można kupić na księgarniaroster.pl, a także na bonito.pl i w wielu innych księgarniach. Serdecznie polecam.